Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, jaką jest Agrar Simulator 2011 złota edycja. Która zawiera dodatek BGA. Seria ta zastępuje Farming Giant oraz Simulatora Farmy 2013, które nie mają sensu bytu na moim kanale ze względu na liczne ilości błędów. AS 2011 jest właśnie stosunkowo dość dobrze załataną grą i według mnie jest jedynym agrarem, który ma prawo bytu na rynku. Tutaj macie pokazane ustawienia, na jakich gram. Tak widzicie, wszyściutko na maksa. Powinno być wszystko płynnie, nagrywam w 30 fpsach, bo więcej klatek nie obsługuje YouTube, więc nowa gra. Okej. Jesteśmy na naszym podwórku, więc bez zbędnego pitolenia kupujemy traktor i tym traktorem będzie Arion, którego zawsze kupuję. Wypada też kupić pługi. Ledger. Okej. I wypada wyjechać od razu w pole. A może tak będziemy... Wiem, będziemy prokoksami i nie zaczniemy od orki, tylko czegoś innego. Start, maszyny, narzędzia. Czy są? Są. Kup. Okej. Kup. Okej. Tak. Zaczniemy od koszenia trawy. Zauważyłem, że w każdej serii rolniczej, czy to u mnie, czy gdzie indziej, kuźwa, kupiłem dwa razy, nie to. Zauważyłem, że w każdej serii rolniczej zaczyna się od orania pola. A ja będę koksem i zacznę od koszenia trawy. Główny atut BGA. Tutaj gdzieś się cienie troszkę bagują, ale to nic. Główny to właśnie główna atrakcja BGA i tak dalej. Naprawdę tył w górę podnieść. Naprawdę fajna zabawa. Więc tym się zajmiemy na początek. I cienie wariują, szaleją. Tak jak mówiłem, w AS 2011, jak dla mnie, jako jedyny agrar ma rację bytu na rynku. Jest stosunkowo dopracowany, pomijając dość kiepską optymalizację. Jest naprawdę śliczny i był pod względem grafiki naprawdę przełomem w tym 2010 roku. Tak, to już 3,5 roku jak ta gra jest wydana w ogóle. Więc to nadal poziom grafiki zachwyca. To coś niesamowitego. Okej, więc koszenie przód uniesione, przód w dół. Wybaczcie, że tak czytam, ale niestety dawno nie grałem i nie pamiętam, co tu jak się robiło. Koszenie E i J. I kosimy, ciśniemy. Według mnie grafika przede wszystkim ma naprawdę mega klimat. Jest ta mapa, to wszystko jest śliczne. Nawet Agrar 2013, który ma stosunkowo lepszą grafikę, nie jest tak klimatyczny jak właśnie Agrar 2011. Okej. Tutaj sobie nakręcimy. Można na dwójce kosić? Nie bardzo. Za szybko. No i tutaj jest stosunkowo realna praca w polu, bo możemy tylko na tempomacie 1 pracować. Za szybko nie pojedziemy. I Agrar 2011 według mnie nadal uchodzi za grę rolniczą, która ma zdecydowanie najlepszą fizykę i podejście realistyczne do tematu rolniczego. Jest pozostałe agrary, Agrar 2012, legendarne maszyny, 2013 jest LS, jest Professional Farmer, ale według mnie to AS 2011 i 2012, która ma
wprowadzone te produkty zwierzęce są najrealistyczniejszymi produktami rolniczymi, grami rolniczymi na rynku. Dlaczego nie nagrałem AS2012? No tak się jakoś złożyło, że akurat nie mam 2012 oryginału, to po pierwsze. Po drugie, to właśnie od 2011 gra zaczęła się moja przygoda, kiedy to rzuciłem LS-a i byłem tak zapatrzony w tego agrara. Grałem na minimalnych, jakich możliwe tylko były, byleby grać, i naprawdę się bardzo przyjemnie grało, więc postanowiłem także machnąć jakąś serię. I pytałem na Facebooku, facebook.com/araulenplay, czy chcecie tego agrara. Kilka razy już sami proponowaliście, teraz zapytałem, chcieliście, więc postanowiłem go nagrać. Tutaj coś nie pykło, bo tam zostawiło, ale to nieważne. Kosimy dalej. Okej. Weźmiemy się też za hodowlę zwierzaczków. Zagroda. Najbardziej opłacalne, pamiętam, były sarny. Gdzie są sarny? Tu. 80. Okej. Były bardzo opłacalne. Czułość myszy, muszę chyba zwiększyć trochę. Musimy ogarnąć auto, karmienie, auto, czyszczenie. Zainwestuję na początek, ale to się zwróci. Kurczę, brakło mi tutaj już hajsu na, wiecie, sprzedam na razie. Nie, pługi może niech będą. Nieźle się doprowadziłem, żebym nie zbankrutował tylko, ale nie zbankrutuję. Auto, czy wywóz obornika, dobra. Jeszcze pykniemy, wiecie, wrócimy tutaj. Opcje, opcje gry. I praca rozpoczyna się o 5 rano, kończy o 24. Zastosuj. Tak, dam już następny. Chociaż nie. Czym tu się światło włączało? I K, dobra. Więc zaszalejemy. Nocy. Noc też tutaj ślicznie wygląda. Okej, wejdziemy do kabiny. Chociaż wątpię, że coś będę widział z tego. Nie, to nie ma sensu. Dobra. I raz, dwa to pykniemy. Odcinki będą trwały, myślę, po 20 minut. Ewentualnie będę wycinał to, co niepotrzebne, w okolicach 15 minut. No, zależy. Tak gdzieś w tym przedziale. Żeby was nie zanudzać, żeby była chęć na nowe odcinki. I coś czuję, że Agro 2011 będzie naprawdę mi się miło nagrywało. Chętnie powrócę do starych czasów. Tak to pykniemy. O. I tutaj tak. Widzicie? Trzeba umieć kombinować. Dobra. Nie wiem, czy będziemy to jeszcze zgrabiać dzisiaj. Może tak. Zobaczę, jak będzie z czasem. Okej, ja już to skosiłem. Wziąłem następny dzień i przyjechaliśmy do garażu. B. Odłącz przód. N. Dobra. A teraz, wiecie, wyjadę, żeby to tam się ładnie ustawiło. Kupimy zgrabiarkę i to zgrabimy. I może jeszcze sprzątniemy. Zobaczę. Narzędzia. Tylko czy będzie mnie stać na zgrabiarkę? Nie stać mnie, kurde. To zrobimy inaczej. Sprzedam ten pług. Dobra. Czy są przyczepy samozbierające? Są, ale mnie nie stać. A na pracę będzie mnie stać? Wiecie co? Zrobimy tak, że bez zgrabiarki to ogarniemy. Bo trochę może zaszalałem z tymi sarnami. Bo mnie teraz nie stać na pewne rzeczy. Ale to nic. Jakoś wyrobimy.
Jakoś damy radę. Ewentualnie ja poza odcinkiem już wyhoduję te sarny i je sprzedam i wtedy ogarniemy pługi i tak dalej. I przede wszystkim ładowacz czołowy wraz z moim traktorkiem, żeby wiecie, sprzątnąć to. Teraz to jakoś sprasujemy. I jest 5 rano, a ja już jadę w polu. Pole! Kurczę, jakiś ze mnie zapracowany rolnik. Widzicie wy, jak ja się poświęcam. Dobra. Od brzegu pojedziemy. Zbieranie. Okej. I zbieramy to powolutku. Pek, pek, pek. Piszcie, dawajcie znać, co myślicie o serii Zagrara. Na Facebooku właśnie, tak wspominałem, pomysł ten bardzo się spodobał. Ja będę miał mega wielki fan, wracając do tej gry. Piszcie, co wam się podoba. Jeśli tak, to lajkujcie też filmy, bo to mi daje znak, że wszystko robię dobrze, że moje filmy wam się podobają i tak dalej, i tak dalej. AS2011, jeśli się nie mylę, ma też multi. Nawet z kolegą dawniej grałem. Więc jeśli ktoś byłby... poczekajcie, muszę przyjąć wypuścić. Okej, jestem z powrotem, musi moją psiunię wypuścić i zgubiłem chyba wątek, aha, mówiłem o multi. Więc jeśli ktoś chciałby pograć na multi, a ma oryginalną wersję Agrara, czy to podstawki, czy złotej edycji, to zapraszam, niech da znać w komentarzach. Może niekoniecznie serię z tego machniemy, ale pograć, bo mi miło. Tylko nie wiem, czy mój net da radę, bo generalnie jak z kumplem grałem, to mój net nie bardzo sobie dawał rady. Z tym, czy ja to mogę wrócić? Mogę, bo nie chcę się kręcić. Bo Agrar jest niestety bardziej wymagający, jeśli chodzi o neta. Ale pograć też można fajnie. Więc jak ktoś chętny, śmiało pisać, dogadamy się. I będzie spoczko. Okej. Nakręcamy, belujemy dalej. Te drobne może później zbiorę, zobaczę na razie te grubsze. I będzie cacy. Czas leci powolutku. Około 15 minut odcinka i nie wiem, co dalej z tym zrobić. Dobra. Trasujemy dalej. Jejesz w traktorku. Jak ze światło to wygląda? No, jeszcze się przydadzą. Słabsze. Się przydadzą. Kiedy wyrzucisz jakąś belkę prostokątną, co? Kiedy wyrzucisz? Niedługo wyrzucisz, okej. Okej. Wiecie jeszcze, za co cenię Agrara? Za to ogromne postawienie na elementy ekonomiczne. No może nie takie ogromne, ale wahania się cen maszyn, zwierząt i tak dalej. To jest naprawdę dobry, fajny smaczek. Zwłaszcza w grach rolniczych, kiedy liczy się każdy grosz, zwłaszcza na początku. To jest naprawdę fajne. I cieszę się, że wreszcie mogę pograć tak w Agrara 11 na full detalach i tak dalej, bo szczerze mówiąc, na moim starym komputerze to nie było możliwe. A odkąd mam potworka, jakoś nie grałem w Agrara. Już mnie nie ciągnęło do tego. A dzięki odcinkom mogę do niego wrócić i się pobawić ponownie. Dobra. Tu skręcimy. Okej, sprasowałem to jako tako. Troszkę resztek zostało, ale to nic. To się zbierze najwyżej później jeszcze, albo po prostu zostanie. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. To taki krótki start. Krótki start, wiecie, na dobry początek. Tam się ślicznie wiatraki kręcą. Latają bolaniki, klasa. Ja poza odcinkiem ogarnę, wiecie, te z tymi sarnami, żeby już niezły haj z nich zbić. I widzimy się w następnym odcinku.
w którym to ładnie zbierzemy i może wyjedziemy w pole. Więc wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba, że będziecie ją miło oglądać, mile wspominać ci, co grali w Agrara 2011. Wielkie dzięki za oglądanie, ja się z Wami żegnam. Cześć!